Hejo, tu Dominika. Mam nadzieję, że święta Bożego Narodzenia spędziliście w bardzo miłej atmosferze. Ja dzisiaj witam Was na tle mojej niezwykle rozłożystej choinki. W dzisiejszym filmiku będę odpowiadała na Wasze pytania. Niektóre z nich zadaliście mi w komentarzach pod ostatnim filmikiem, a pozostałe to będą takie, których nie wykorzystałam w moim ostatnim filmiku, prawda czy wyzwanie. Zatem zaczynamy. Pierwsze pytanie. Czy masz jakieś zwierzę domowe? Jeśli tak, to jakie? A jeśli nie masz, to czy będziesz, chcesz jakieś mieć? Niestety nigdy nie miałam żadnego zwierzątka w domu i teraz też nie mam. Jeśli miałabym powiedzieć, czy bym chciała, no jak najbardziej chciałabym mieć psa. Czy będę miała? Nie wiem. Na razie nie planuję. Drugie pytanie. Pewno jako dziecko wyjeżdżałaś gdzieś na wakacje, ferie. Jakie miasto, państwo tak bardzo Ci się podobało, byś mogła nam je polecić? Jeśli chodzi o miasto, to w Polsce bardzo podobał mi się Sopot. Byłam tam chyba tylko raz, ale naprawdę bardzo chcę tam wrócić, na przykład w te wakacje. A jeśli chodzi o miasta poza granicami Polski, to bardzo dobre wrażenie wywarł na mnie Budapeszt. Także bardzo podobała mi się Praga w Czechach. Kolejne pytanie. Jak bardzo lubisz pomagać ludziom? Jak im pomagasz? No, jest to dość trudne pytanie. Mogę po prostu powiedzieć, że lubię pomagać ludziom, ale jak im pomagam? No, ciężko podać jakiś przykład, ale jeśli widzę, że ktoś potrzebuje pomocy, no to po prostu staram się mu pomóc, jeśli tylko jestem na siłach. No, czasami staram się też pomóc komuś, jeśli nie widzę wyraźnie, że potrzebuje pomocy. Czasami wystarczy, że spytam, czy dana osoba potrzebuje pomocy. Następne pytanie. Kim chciałaś być, gdy byłaś mała? Gdy byłam mała, na początku bardzo chciałam być jakąś agentką, takim detektywem, a potem aktorką. Na jakie studia poszłaś? Jestem nowa, więc przepraszam, jeśli nie poszłaś. Poszłam na studia, jestem na kierunku Environmental Engineering, czyli inżynieria środowiska po angielsku. Czym nagrywasz? Nagrywam kamerą JVC GZ HD620, jeśli dobrze pamiętam. Tak, raczej tak. Ulubiony film, serial, piosenka? Ulubiony film, raczej takiego nie posiadam, jednym z moich ulubionych jest Forrest Gump, bardzo na przykład też podobała mi się Niezgodna. Jeśli chodzi o ulubiony serial, Dexter, ale nie ten kreskówkowy z laboratorium. I piosenka, ojej, naprawdę ciężko jest mi wybrać. Prawdę mówiąc, nie wiem. Następne pytanie, czy idziesz na Star Wars? Nie, nie wybieram się. Tu jest bardzo ciekawe pytanie. Czy jak wyjdziesz za mąż, chciałabyś nagrywać filmiki? Tak, jak najbardziej, bardzo bym chciała. Nie wiadomo, czy jak wyjdę za mąż i na przykład będę miała dzieci, to czy będę miała czas na te filmiki, ale nawet jakbym miała nagrywać raz na miesiąc, czy raz na 2 miesiące, to po prostu nie podlega to dyskusji. Bardzo chciałabym nagrywać nadal wtedy filmiki. Jakie masz plany związane z kanałem? Ciężko powiedzieć, nie mam jakichś sprecyzowanych planów, na pewno bardzo chciałabym współpracować z innymi youtuberami, na pewno za jakiś czas chciałabym się spotkać z moimi widzami na jakimś większym evencie, a póki co po prostu staram się rozwijać moje umiejętności w kierunku montażu, w kierunku nagrywania i starać się dodawać coraz lepsze filmiki. I na pewno nie przestawać dodawać tych filmików. Czy masz jakąś ulubioną złotą myśl? Prawdę mówiąc, nie mam jakiejś takiej swojej jednej ulubionej. Na pewno jest kilka takich, przynajmniej kilka, które mi się bardzo podobają. Ale ostatnio, gdy ktoś spytał mnie o coś takiego, to podałam pierwszy cytat, który mi się podoba i który przyszedł mi do głowy. I jest to "She believed she could, so she did". Czyli ona uwierzyła w to, że potrafiła coś tam zrobić, więc to zrobiła. Jak sobie radzisz ze stresem? Ogólnie mówiąc, radzę sobie dość kiepsko. Stres często mnie paraliżuje, jednak od jakiegoś czasu po prostu próbuję skupić się na osiągnięciu sukcesu. Myślę sobie, że no jak to, mam się nie udać? Nie, no pewnie, że mi się uda. Szczególnie jeśli na przykład ciężko na coś pracowałam, na przykład dużo się uczyłam na jakiś egzamin. I wtedy jakoś tak stres mi za bardzo nie przeszkadza. Ile masz wzrostu? No, jestem takim małym karzełkiem. Nie no, bez przesady. Ale mam 1,60 m. Tylko. Od jakiego wieku szufladkujesz człowieka jako starszą osobę? Prawdę mówiąc, ja, gdy myślę o osobie jako o starszej osobie, no to musi to być osoba taka 70-80 lat. Czyli w zasadzie ktoś, kto
Już tak raczej nie uprawia zbyt wielu sportów dla rozrywki, tak bardziej dla zdrowotności. No i dla mnie są już to osoby, które często mają jakieś tam większe lub mniejsze problemy ze zdrowiem. Jaki wiek musi mieć osoba, byś mówiła do niej pan, pani? To kompletnie zależy od sytuacji. Bo na przykład jeśli jestem na jakimś wyjeździe i wszyscy dla siebie są w zasadzie znajomymi, to ta osoba może mieć 50 lat i mogę do tej osoby mówić po imieniu. Z kolei gdy jestem w restauracji i obsługuje mnie dziewczyna 20-letnia, będę się zwracała do niej per pani. Także to naprawdę bardzo zależy od sytuacji konkretnej. Ale ogólnie też mam tak, tutaj zdradzę wam mój taki ala sekrecik, że mnie oczywiście wiele osób postrzega, tak poprzez sam mój wygląd, że mam znacznie mniej lat niż w rzeczywistości mam. I tak to z tego się bardzo cieszę, fajnie, że wyglądam młodo i w ogóle, ale często przez to oni traktują mnie niepoważnie. No i oczywiście już to mi się nie podoba, dlatego często, gdy spotykam jeszcze obcą mi osobę, która jest nawet w moim wieku, to zwracam się do niej właśnie per pan, per pani. No, z wyjątkiem sytuacji na przykład, gdy wiem, że jest to jakaś inna studentka, uczennica, no to wtedy nie ma sensu, ale w jakichś biurowcach, firmach, restauracjach, wiecie o co chodzi, mam nadzieję. Bardzo przepraszam za moje wiecznie zmieniające się światło w tym filmiku, no ale niestety nagrywam przy świetle dziennym, dlatego cały czas ono się zmienia. Kolejne pytania to będą te, na które nie odpowiedziałam w prawdę czy wyzwanie. I pierwsze takie pytanie. Oglądasz jakichś polskich gamerów? Nie oglądam żadnych gamerów. Chociaż ostatnio wam powiedziałam, że w ogóle nie gram w gry, a tak naprawdę zauważyłam, że w sumie czasami jak mi się nudzi, to gram w gry na jakichś aplikacjach, w telefonie, a czasami nawet mam ochotę pograć w jakąś grę komputerową, no tylko takich zwyczajnie nie posiadam. Czy jesteś już w jakimś programie partnerskim? Tak, jestem. Z którym polskim blogerem, blogerką najchętniej nagrałabyś challenge? Prawdę mówiąc, nie wiem. Jakoś tak nie mam jakichś super preferencji, jeśli o to chodzi. W zasadzie dla mnie wystarczy, że polubiłabym tę osobę i podobałyby mi się w miarę tej osoby filmiki i możemy nagrać challenge. Co sądzisz o lokowaniu produktów? A co mam sądzić? Jest to normalny zabieg. Normalny. Całkowicie normalny. I jest to bardzo fajny sposób na uzyskanie korzyści zarówno dla firmy, jak i dla youtubera. Nie widzę żadnych przeciwwskazań. Prawdę mówiąc. No i w zasadzie to wszystkie pytania, które teraz znalazłam. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi były dla was satysfakcjonujące. Jak będę organizowała kolejne Q&A, to na pewno napiszę o tym na moim Facebooku, powiem o tym w filmiku, albo po prostu napiszę w komentarzu pod jakimś filmikiem. Także bądźcie czujni. Chciałabym wam tylko jeszcze życzyć szczęśliwego nowego roku. No i dobra, no to ja teraz lecę i widzimy się już bardzo niedługo.